Księga II, rozdział 7: Inauguracja Izb, Pierwsza Duma, Izba Wyższa, Związek Kół Polskich, Rozwiązanie Pierwszej Dumy, Stoły Pin. Dnia 27 kwietnia w nawiasie 10 maja. Przy niepamiętnej od dziesiątek lat o tej porze roku w Petersburgu pięknej i nawet upalnej pogodzie, miało miejsce w pałacu zimowym uroczyste otwarcie obu izb przez cesarza Mikołaja II. Scena była imponująca. Nie tylko z powodu blasku zewnętrznego, bo zapożyczono ceremoniał koronacyjny z przewiezionymi z kremla w Moskwie godłami w nawiasie Korona Berło, płaszcz gronostajowy miecz i sztandar cesarski. Lecz i dlatego że każdy czuł, że w tysiącletniej historii tego kolosalnego państwa coś się na wieki załamuje. Nas wprowadzono ze strony paradnego wejścia od newy jednocześnie z ważnymi uczestnikami, to jest Senatem i Korpusem Dyplomatycznym. Zebraliśmy się w paru salonach poprzedzających salę tronową. Ciemnych dumców, ciemnych dumców w cudzysłowie, jak ich już nazywali nawet dorożkarze, wprowadzono od przeciwnej strony a rodzina cesarska częściowo przemocowała w pałacu, dla ostrożności przepłynąwszy przez nawę z Peterhofu, częściowo zabrała się o ósmej z rana w wewnętrznych apartamentach i tam się przebrała. Tu dopiero poznaliśmy się z zupełnie nowym ministerium. Albowiem trzy dni przed otwarciem izby Mikołaj II miał nieostrożność, ulegając swojej osobistej niechęci ku wit temu, wydalić go, cały jego gabinet zastępując panem Goremykinem, jako prezesem Rady Ministrów i zupełnie nowymi ministrami, nieprzygotowanymi, bez określonego planu i bez programu. Także wszyscy, obie izby prawodawcze, rząd i sam monarcha, byli jak w lesie. Kilku z nowych ministrów już znałem. Między innymi Stoły Pina, byłego marszałka gubernialnego Kowieńskiego. Potem gubernatora w Grodnie i na koniec w Saratowie, gdzie się w najburzliwszym czasie odznaczył razem zimną krwią i stanowczością. Przyjechał w Wigilię już jako minister spraw wewnętrznych. Oczywiście nikogo w tym licznym zebraniu jeszcze nie znał i rad był odnowić znajomość ze mną, Tyszkiewiczem i Daszkiewiczem. Przed samą jedenastą wprowadzono nas do jeszcze pustej sali tronowej i ulokowano po prawej stronie tronu o dziesięć kroków od niego. Nie więcej niż pięć kroków oddzielało nas od małej estrady, na której się ulokowały panie z rodziny cesarskiej w oczekiwaniu dwóch cesarzowych. Naprzeciw nich, po lewej stronie tronu senat, najwyższy trybunał sądowy i administracyjny, w pysznych, z czasów Piotra Wielkiego datujących się czerwonych mundurach. Za nami, Radą Państwa, w głębi sali, także po prawej od tronu, stronie, Korpus Dyplomatyczny. A cała lewa strona naprzeciw nas i Korpusu Dyplomatycznego była zastawiona dla 450 ciemnych dumców, którzy mieli się cisnąć jak śledzie w beczce. Bardzo liczni z nich, nie tylko muzyki muzyki w cudzysłowie, Lecz i półinteligenci umyślnie przyszli w wysokich, zapylonych butach, codziennym ubraniu, a nawet brudnej bieliźnie. Polacy byli wszyscy we frakach i białych krawatach. W samym środku pierwszego rzędu ksiądz biskup Rob ze swoją szczupłą fizjonomią, arystokratyczną postawą i we fioletowym płaszczu bardzo korzystnie się odbijał na tle długowłosych, brodatych i rozczochranych popów. Na chórach prasa i pewna liczba uprzywilejowanych widzów. Punkt o jedenastej otworzyły się na drugim końcu sali naprzeciw tronu podwoje i przy dźwiękach hymnu: Boże, Cara, rani, wszedł cesarz. Za nim obie cesarzowe z koronami na głowie. Młodsza, lecz panująca, po prawej, cesarzowa matka po lewej od niej stronie. Na przodzie i z tyłu wyżsi dygnitarze dworscy. Między innymi nasz pan marszałek Adam Plater, który w ten czas piastował najwyższą rangę Oberhofmeistra. Dwóch uprzejmych kolegów wysokiego wzrostu wysunęło mnie przed siebie tak, że widziałem jak na dłoni jednocześnie orszak cesarski, który przechodził przez niezbyt szerokie przejście między Korpusem Dyplomatycznym i Radą Państwa z jednej strony, a ciemną dumą z drugiej. Oraz sam tron. Od chwili. Kiedym ich spostrzegł przy wejściu, miałem jasne wrażenie, że cesarz Mikołaj i cesarzowa Aleksandra posuwają się naprzód w mocnym przekonaniu, że idą na śmierć. On, wyprostowany, sztywny, stawiał automatycznie nogę przed nogą jak na paradzie. Tak musiał w wąwozie zamku Vincennes iść do słupa ksiądz d'Anguillon. Ona zaś, Wówczas trzydziestopięcioletnia, wysoka i kształtna kobieta, przygarbiona, z obu policzkami jakby namalowanymi krwią. Obok niej cesarzowa matka, mała, rezolutna, z wyrazem wściekłości na twarzy patrzyła jasno i bardziej wyzywająco. Oczywiście wszyscy troje w ciągu długiej defilady wzdłuż ciemnych dumców mieli przekonanie, że spośród nich padnie na nich jakaś bomba. Albowiem ledwie Mikołaj II doszedł do stóp tronu, a obie cesarzowe do swojej estrady nastąpiła raptownie zmiana dekoracji. Obracając się do nas, cesarz miał już ruchy swobodne, elastyczne, wyraz oczu spokojny. Dotknął się lewą ręką gronostojowego płaszcza zawieszonego na poręczy tronu. Lekko go podniósł, jakby się przybierał go włożyć, i opuścił go znowu. Eleganckim ruchem przyjął od ministra dworu, hrabiego Fryderyksa. Zwinięty pergamin z tekstem mowy tronowej. Lecz ledwie rzucił nań okiem, patrząc wprost na salę, wypowiedział ją na pamięć pewnym, pełnym, dochodzącym do wszystkich zakątków ogromnej sali barytonem. A gdy zakończył słowami: Niech Bóg pomoże mnie i Wam!. To z taką pyszną i stosowną intonacją, że nabrałem przekonania, iż musiał tę mowę repetować z jakimś aktorem teatru aleksandryjskiego prawdopodobnie dalmatowem. Lecz skoro zszedł stron, a zanim znów cesarzowe i skierowali się na powrót przez niebezpieczne przejście, ta sama sztywność, ten sam wyraz twarzy, jednocześnie srogi i przerażony. Ponieważ pierwsze posiedzenie Rady Państwa było naznaczone na godzinę trzecią, a Dumy Państwowej na godzinę pierwszą, miałem czas na pół godzinki zajechać na tę historyczną inaugurację, być świadkiem zloży Rady Państwa jak podług praw zasadniczych, czyli konstytucji, wiceprezes Rady Państwa Frysz zagaił pierwsze posiedzenie Dumy, wzywając izbę do wybrania sobie przewodniczącego, co zostało dokonane w kilka minut jednogłośnie, bo już dawno był na to upatrzony moskiewski deputowany profesor Muromcew. Tu mamy odnośnik. Podczas ostatniego pobytu w Paryżu przewidywaniu wyboru mego do Rady Państwa zaszedłem do pana Charles'a Benoit, znanego profesora prawa państwowego i deputowanego, aby go poprosić o zestawienie mi listy lepszych i nowszych dzieł w dziedzinie nauk, z którymi miałbym do czynienia dla odświeżenia mojej trochę przestarzałej biblioteki. Tylko co miał wizytę pani Murącew, która w imieniu męża prosiła go, ponieważ jest pewnym, że będzie prezesem Dumy, a duma przeistoczy się w konstytuantę, aby mu zrobił projekt konstytucji dla państwa rosyjskiego, lecz z warunkiem, że będzie gotowy do jutrzejszego porannego pociągu. Pan Benoit odpowiedział, że gdyby nawet szło o projekt konstytucji dla Francji, potrzebowałby nie ośmiu godzin, lecz osiemnastu tygodni, a dla Rosji, której zupełnie nie zna, prawdopodobnie ośmiu lat. Koniec odnośnika. Mogłem jeszcze wysłuchać wstępu jego niedługiej mowy od słów. Dokonywa się rzecz wielka. Potem zajechać do restauracji Cubat, przepełnionej kolegami i trafić do kolosalnej, pięknej sali w tak zwanym zebraniu szlacheckim, w którym się odbywały przez pierwsze dwie sesje walne posiedzenia rady. Ponieważ w jej własnym gmachu, byłym pałacu Wielkiej Księżnej Marii, żadna sala 180 oddzielnych foteli pokrytych czerwonym aksamitem i odpowiedniej ilości stołów, tak samo przykrytych, pomieścić nie mogła. A nie wypadało, żeby nasze Wysokie Ekscelencje siedziały na ławkach przed pulpitami, tak jak ciemne dumcy. Przewodniczył aktualny prezes Starej Rady Państwa. W nawiasie. Honorowym prezesem był wielki książę Michał Mikołajewicz. Hrabia Solski. Przeszło siedemdziesięcioletni tłuszczoch, który podniósł się na dwóch łokciach, żeby ogłosić otwarcie posiedzenia, odwalił się nazad do swego fotela jak snop i więcej go nie widzieliśmy. Przed następnym posiedzeniem już został mianowany na jego miejsce wiceprezes Fryż. Nie młodszy, lecz więcej rzeźwy. To pierwsze posiedzenie było tylko formalnym z natury rzeczy, a w dumie państwowej, wskutek czy głupoty, która była bezdenna, czy też złej woli, także bezdennej, rządu, aby izby gotowały się w swoim sosie i przez to dyskredytowały się w opinii publicznej, nie przygotowano dla nich ze strony rządu najmniejszego wniosku prawodawczego i dopiero na trzecim posiedzeniu Dumy. Przedstawiono jej wniosek o otwarcie kredytu kilkunastu tysięcy rubli na budowę cieplicy i łaźni przy Uniwersytecie Dorpackim. Nim przystąpię do chronologicznej opowieści ówczesnych wypadków, uważam za stosowne naszkicować kolejno skład, fizjonomię i usposobienie dwóch ciał, wśród których miały się rozgrywać moje kilkuletnie popisy to jest samej Rady Państwa oraz Związku Kół Kongresowego i Kresowego. Zacznę od pierwszego. Do reformy liczba członków Rady z Nominacji Cesarskiej była prawie nieograniczona, lecz faktycznie nigdy nie przekraczała stu kilkunastu, z których rzadko zasiadało więcej niż osiemdziesięciu, albowiem reszta składała się z inwalidów czy też wysokich dygnitarzy urzędujących za granicą lub na prowincji. W nawiasie mamy, że członkowie tej Rady sami siebie nazywali ozłoconymi. Podług nowego statutu brać udział w pracach Rady mogło tylko tylu członków, 1 stycznia osobiście przez cesarza naznaczonych, ilu było członków z wyboru, a takich się miało: 1. 18 delegatów od szlachty Rosji Europejskiej, z wyjątkiem naszych kresów i kongresówki, jako uprzywilejowanego stanu społecznego, wybranych przez delegatów zjazdów szlacheckich. 2. Sześciu, także przez ogólnopaństwowe delegacje wybranych, przedstawicieli duchowieństwa prawosławnego. W nawiasie, trzech od tak zwanego białego duchowieństwa, to jest żonatego i poniżej godności biskupiej, i trzech z tak zwanego czarnego duchowieństwa, to jest zakonników, z których wyłącznie się rekrutował episkopat. Trzy, sześciu przedstawicieli ciał uczonych, to jest uniwersytetów i akademii. 4. 12 przedstawicieli przemysłu i handlu, wybranych rejonami. 5. 56 przedstawicieli prowincji, z cesarstwa 50, po jednym z guberni, wybranych, jak mówiłem, przez ziemiaństwa gubernialne, a tam, gdzie ich nie było, tak jak na kresach, przez zjazdy pełnocenzusowych właścicieli ziemskich, a z dziesięciu małych guberni kongresowych, 6 członków, wybranych w Warszawie przez delegatów miejscowych zjazdów Ziemian. Wszystkich razem członków wybranych 98. Także cała izba w pełnym komplecie liczyłaby 196 członków, z których jednak nigdy nie pamiętam obecnych więcej niż 170. Teoretycznie trzeba przyznać, że w taki sposób złożona Izba Wyższa musiałaby co do powagi, kompetencji i wartości umysłowej znacznie górować nad wszystkimi Izbami Wyższymi europejskimi. W proporcji do ludności Izba Wyższa Angielska liczy przeszło jednego członka na 100 tysięcy mieszkańców. Izba Panów Pruska tak samo i także Izba Panów Austriackich. Senat Francuski. Ma jednego senatora na 130 tysięcy mieszkańców. Włoski Senat, dotychczas wyłącznie mianowany i konstytucyjnie nieograniczony, jeszcze mniej. I tak dalej. Izba zaś wyższa, rosyjska, w całym komplecie liczyła tylko jednego członka na przeszło 80 tysięcy ludności. A członkowie wybrani, oddzielnie wzięci, przedstawiali po jednym milionie 800 tysięcy obywateli płci obojga trudno sobie wyobrazić bardziej ścisłej selekcji pod tym względem konkurować z nią mógł tylko senat amerykański który posiadając po dwóch członków z każdego stanu także ma przeciętnie jednego członka na przeszło milion mieszkańców tylko żeby te teoretyczne nadzieje się sprawdziły trzeba było żeby było z czego tej selekcji zdolności wiedzy i tak dokonać Tymczasem trudno sobie wyobrazić, do jakiego stopnia ówczesna tzw. inteligencja rosyjska, to jest właściwie klasa czynowników, ziemiaństwa, zawodowców po miastach, w końcu bardzo szczupła ilość już wylazłych z sarafanów i długich butów przemysłowców lub kupców, była biedna w te wszystkie przymioty. Szczególnie wiedzy oraz znajomości tego, co na zachodzie już stanowiło cechę wszystkich stanów, wzniesionych ponad klasę fizycznie pracującą. Z 98 członków z nominacji cesarskiej pamiętam tylko kilku, którzy rzeczywiście mieli obfity zasób wiadomości ogólnych i byli dobrze obeznani z warunkami państwowymi i ekonomicznymi europejskimi. Już w ciągu kilku dni zbliżyłem się do nich i do końca zostałem z nimi w najlepszej przyjaźni. Byli to sędziwy hrabia Konstanty Palen, w nawiasie ojciec wileńskiego gubernatora, siedemdziesięciokilkuletni Aleksander Połowcow, długie lata sekretarz państwowy, kolosalnie bogaty przez żonę Stieglitzownę, który połowę swego czasu spędzał za granicą, Andrzej Saburow, były kurator Uniwersytetu Dorpackiego po hrabim Kaiserlingu, Potem minister oświaty, i trochę później Anatol Koni, jeden ze wzorów iluminiarzy magistratury rosyjskiej. Tu mamy odnośnik. Czytamy. Nie bez prawdziwego zdumienia, a zarazem i z boleścią, w 1921 roku, tu w Poznaniu pewna Polka, docentka Fakultetu Prawnego Petersburskiego, na prywatnym referacie pod przewodnictwem świętej pamięci kardynała Dalbola, zbliżyła się do mnie ze słowami. Czy mam zaszczyt mówić z panem Korwin-Milewskim? Do usług pani. To muszę się zaraz zwolnić od przysięgi, jaką dałam przed ucieczką z Petersburga jednemu z pańskich najserdeczniejszych przyjaciół, że gdziekolwiek pana spotkam na zachodzie, wyrażę mu jego szczerą pamięć i przyjaźń. Któż to taki? Anatol Teodorowicz Koni. Cieszę się, że jeszcze żyję. W nawiasie był o kilka lat ode mnie starszy. Lecz co on może obecnie robić w Petersburgu pod panowaniem Lenina? Jest prezesem komisji prawodawczo-kodyfikacyjnej. Koniec cytatu. Wszyscy inni dygnitarze, cywilni czy wojenni, byli to w najogólniejszym sensie karierowicze, a w najciaśniejszym specjaliści od jakiejś pojedynczej gałęzi ogromnego dębu państwowego. I od dnia porzucenia liceum, uniwersytetu lub szkoły wojennej uprawiali swój zawód jako rzemiosło na podobieństwo konia założonego do maneżu, znając je tylko z jednej strony, że tak powiem mechanicznej. Liczni prawnicy, prócz wyżej wspomnianych i byłego profesora Tagancewa, znali często doskonale ustawy, lecz nie znali prawa w sensie naukowym. Za to wszyscy znali doskonale prawdziwą naukę czynowniczą którą mi kiedyś pewien czynownik określał w sposób bardziej malowniczy niż przyzwoity. Daj pan spokój, Iwan Iwanowicz, nigdy kariery nie zrobi. On zawsze nie tę rękę całuje. W nawiasie, sulejówku, pomagaj. Tak samo można było powiedzieć i o członkach wyborów. Z wyjątkiem kilku profesorów było bardzo dużo praktycznie lub światowo wyrobionych i doświadczonych ludzi, lecz oświaty i wiedzy ogólnej bardzo skąpo. Ciężko było nawet z wymaganiem praw zasadniczych, aby prócz cenzusu majątkowego, 40 lat wieku, każdy przedstawiciel ziemiaństwa lub zjazdów ziemian zdał maturę lub odpowiedni egzamin, w nawiasie na przykład w korpusie kadetu. Astrahańska gubernia liczyła wówczas przeszło 70 tysięcy kilometrów przestrzeni i półtora miliona mieszkańców. W 1906 roku przedstawicielem tego kraju w Radzie Państwa był generał Baramow, marszałek dworu wielkiego księcia Michała Mikołajewicza. Posiadał tam po ojcu dzięki ohydnemu rabunkowi w 1878 roku obszarów koczujących Kirgizów, przerzuconych do Azji Środkowej duży obszar ziemi, lecz w życiu swoim tam nie był. Został jako były uczeń Akademii Wojennej wybrany telegraficznie, bo między kilkuset cenzusowymi ziemianami nie znalazł się ani jeden czterdziestoletni maturzysta. Gdy po śmierci wielkiego księcia generał Baranow złożył mandat, a strachań przesłał nam jakiegoś niedźwiedzia, nad którego zatwierdzeniem komisja składu osobistego i Plenum się mocno zastanawiały. Albowiem jedyny jego cenzus naukowy polegał na tym, że nie przelazłówszy przez gimnazjalne termopile, zapisał się na Junkra i przeszedł Junkierskie Uczyliście, aby będąc szlachcicem nie służyć trzech lat w koszarach jako szeregowiec. Zwichnięto ustawę jedynie dlatego, że inaczej ten duży kraj zostałby bez żadnego przedstawiciela w Izbie Wyższej. Później, w nawiasie w 1909 roku, Skorzystał z tego precedensu jeden z naszych kolegów Polaków, który się znajdował jako junker w huzarskim pułku w Ibawie. W identycznych z tym astrahańskim niedźwiedziem warunkach co do cenzusu naukowego. Za to ta wysoka izba miała jedną sympatyczną stronę co do manier, układu stosunków wzajemnych i tonu obrad. To był duży salon. To też od pierwszych dni przyznano mi godność jakiegoś, jak powiadali niektórzy, Dykcjonarza LaRusa, korepetytora, lub jak się wyrażał profesor bagalej, krzewiciela konstytucjonalizmu w Radzie Państwa. Rzeczywiście, szczególnie podczas pierwszej sesji moi koledzy w liczbie 197 byli jak w lesie. Już na drugim posiedzeniu komisji do opracowania regulaminu Izby, w nawiasie, który trzecia duma zaadoptowała prawie dosłownie, prezes Gołubiew, trochę głuchy, posadził mnie obok siebie, bo widać, że Hipolit Oskarowicz będzie kierownikiem całej naszej pracy. Na posiedzeniach ogólnych prezes Frysz po kilka razy przysyłał do mnie urzędnika kancelarii państwowej, abym mu wskazał, jak postawić taką kwestię do głosowania lub pomógł mu w braku regulaminu wybrnąć z jakiej drobnej trudności. Tu właśnie zdarzało się skonstatować u owych wielkich świata tego zaiste zdumiewające bezdnie ignorancji. Minister Sprawiedliwości, Szczegłowitow prosi mnie do gabinetu prezesa, abym go poinformował, jak to podług konstytucji angielskiej i francuskiej tłumaczy się ich artykuł 87 praw zasadniczych. Tu mamy odnośnik, ale przeczytam go po skończeniu myśli. I muszą ku ogromnemu zdziwieniu pana ministra powiadomić go, że te państwa podobnego dziwadła nie znają i dodać, że Anglia żadnej konstytucji we właściwym tego słowa znaczeniu nie posiada, lecz tylko zbiór różnych od czasów wielkiej karty oddzielnych ustaw, a szczególnie tradycji. Przechodzimy do odnośnika. Ten artykuł 87 przypominający sławny artykuł 14 Konstytucji Austriackiej. Pozwalał Monarsze wydawać w czasie między sesjami ISP ustawy prowizoryczne do późniejszego ich zatwierdzenia przez ciała prawodawcze. Koniec odnośnika. Stołepinowi muszę z wielką trudnością wytłumaczyć różnicę między ustrojem konstytucyjnym a parlamentarnym. I on każe sobie potwierdzić słowem honoru, że w Stanach Zjednoczonych Północnoamerykańskich ministrowie są zupełnie od parlamentu niezależni. Zmiłuj się, Hipolicie Oskarowiczu, toż tam Republika. Jeszcze lepiej. Na pierwszym posiedzeniu Komisji Budżetowej zaczynają wszyscy po kolei wyszukiwać, za pomocą jakich to mądrych forteli obie izby zdążą, otrzymawszy preliminarz budżetowy pierwszego listopada, kolejno go zatwierdzić przed świętami Bożego Narodzenia. Gdy się wszyscy wygadali, ja powiadam. Szanowni koledzy, szukacie kwadratury koła. Data 1 listopada jest nam narzucona przez prawa zasadnicze, w nawiasie konstytucję. I zresztą w kraju prawie wyłącznie rolniczym, nigdy sesje zwyczajne wcześniej nie będą otwarte. W siedem tygodni dwie izby nie są w stanie skontrolować sumiennie jak to panowie chcecie zrobić najgrubszego budżetu na świecie. Znawia się koło 8 miliardów franków, wówczas kiedy francuski i angielski nie przekraczały 5 miliardów. Jeśli chcecie uniknąć fatalnych, prowizorycznych dwunastych, to na to jest tylko jeden sposób. Przenieść rok budżetowy z 1 stycznia na 1 kwietnia lub 1 lipca. Ogólne osłupienie. Przewodniczący Czerwański. Wielki Wit i dorastający go już aktualny minister finansów Kokowcew zamieniają spojrzenia znaczące Milewski zbzikował sypią się zarzuty na temat straszliwej łamaniny urzasna jałomka aż na ostatku zresztą okazującym niezwykle dużo sympatii pan Włodzimierz Wierchowski były kontroler państwowy z uszczypliwym uśmiechem woła Wszyscy przywykliśmy do znanego dowcipu szczególnego Hipolita Oskarowicza, lecz na ten raz wystąpił on z nadto grubym żartem. Wykinął szutku. Ja na to, kiedy to ma być żart, to muszę przyznać, że strasznie oklepany, bo mam zaszczyt oświadczyć panom, że w chwili obecnej prócz Francji i Belgii, które zachowały rok budżetowy kalendarzowy, i dzięki temu utwierdzają w porę swoje budżety najwięcej raz w ciągu kilkunastu lat, nie ma jednego znaczniejszego cywilizowanego państwa w Europie, w Północnej Ameryce i Japonii, które by od dość dawna nie przeszły na rok budżetowy 1 kwietnia lub jak w Austrii 1 lipca. Przeszedł chłodek między ich wysokimi ekscelencjami. Muszę przyznać, że te moje początkowe powodzenia zawdzięczałem nie wyższości zdolności nad moimi kolegami, z których liczni przewyższali mnie w talencie, lecz wyższości metody wyrobionej jeszcze za starych już czasów mojej pracowitej młodości wśród zachodniej kultury. Prawie wszyscy koledzy, może bez wyjątku, przychodzili na posiedzeniu czy komisji, czy zebrań partyjnych, czy nawet plenarnych, na które, jeśli mieli wystąpić, zwykle przygotowywali się. W nawiasie, tylko co do formy zewnętrznej. I recytowali swoje mowy jak papugi, trzymając ręce w kieszeni, formując swoje zdania w ciągu posiedzenia i czerpiąc z pamięci z ogólnego funduszu swoich wiadomości. Ja zaś, jak powiem dalej, jeśli co do formy zewnętrznej nigdy dosłownie nie recytowałem, to co do treści zawsze byłem dobrze przygotowany. Od pierwszego do ostatniego dnia miałem codzień wykrojoną minimalną porcję czterech godzin od 8 do 12 z rana, poświęconą to odświeżaniu przy pomocy około 400 tomów przywiezionych z łazdun albo nowszych dzieł wypisanych z Berlina, Paryża i Londynu, moich wiadomości w dziedzinie nauk politycznych. Pomagałem sobie także Biblioteką Rady, wcale bogatą, mieszczącą się w oddalonym, oddzielnym budynku. W którym nigdy żadnego kolegi nie spotkałem. Miała dwóch niby bibliotekarzy, lecz po stuletniej egzystancji posiadała katalog alfabetyczny, a przedmiotowy zawsze był w projekcie. Tu mamy odnośnik i czytamy. Całą tę bibliotekę zawartą w dwóch dużych w Petersburgu kupionych szafach jakiś uczony Bosch podczas okupacji niemieckiej 1915-1918 Sumiennie skradł i razem z szafami wyprawił do Waterlandu. Koniec odnośnika. Prócz przejścia tego Trzeciego Uniwersytetu polityczno-prawodawczego, te moje pracowite ranki pozwalały mi, ponieważ wiedziałem, o czym będzie mowa na każdym posiedzeniu, przychodzić na nie zawsze ze świeżą amunicją i chwilowo służyć Larusem dla innych, jak oni powiadali. Staruszka Rada Państwa starannie trzymała się swego już stuletniego ceremoniału. Należało do niego, prócz kostiumu, w nawiasie nie inaczej jak wizytowy, wówczas dwurzędowy surdut, obowiązkowe wizytowanie ze strony nowego członka wszystkich seniorów. Choć na wspomnianym pierwszym spotkaniu wybrani wzajemnie się od tej pańszczyzny uwolnili, zostawało przeszło stu złoconych, złoconych w cudzysłowie. A szelmy wszyscy przyjmowali, nawet ugaszczali ciajkom, rozpytywali się, a na trzeci dzień akuratnie rewizytowali i siedzieli najmniej pół godziny. Aby podzielić tę nudę i koszt, w nawiasie stałego ekwipażu jeszcze nie miałem, książę Piotr Trubeckoj, prezes partii Centrum, którym mnie od razu jakoś polubił w nawiasie jako gedyminowicz wyznawał polonofilskie uczucia zaproponował. Abyśmy tę pielgrzymkę razem odbyli i umówiliśmy się, że po kolei jeden będzie emblamował, a drugi szpiegował stopę życia i inwentarz ruchomości, aby przekonać się, czy jesteśmy u starego łapownika, czy nie. Ku wielkiemu naszemu zdziwieniu, prócz znanych krezusów jak Połowców i van der wis notorycznych gefechciarzy Wittego, Braci Ignatiewych, w nawiasie ambasadora Mentir Pasza i byłego kijowskiego gubernatora i admirała Czychaczewa, Czewa, kilkoletniego ministra marynarki, znaleźliśmy tylko trzech czy czterech podejrzanych. Przy nazwisku Trubeckoj był odnośnik. I czytamy. Był jednym z większych bogaczy rosyjskich, posiadał bowiem 400 tysięcy dziesięcin czarnoziemu i kilkanaście stadnin, przeszło tysiąc matek. Umarł tragicznie. Kolosalnej budowy, pomimo swoich pięćdziesięciu pięciu lat, dał się przyłapać swemu rodzonemu siostrzeńcowi w zamkniętym wagonie bez krawatu. Bez krawatu w cudzysłowie? Z ładną i płochą żoną ostatniego. Rozwścieczony mąż położył wujaszka trupem z rewolweru i został przez sąd przysięgłych uniewinniony. Koniec odnośnika. Wady ludzkie spotykają się we wszystkich rasach i narodach, a w niektórych panują absolutnie jak syfilis u pewnych plemion murzyńskich pod równikiem. Już w wieku XVII jeden z moralistów francuskich potępiał «La médiocritie en vousquit, sous de service, utile pour ne pas, avoir à l'heure La médiocre envieuse qui se prive des services utiles pour ne pas avoir à les reconnaître. Pozwoliłem sobie moją francuszczyznę skorygować przez translator. Translator przetłumaczył to tak: Zazdrosna przeciętność, która pozbawia się przydatnych usług, aby nie musieć ich uznawać. A w znakomitym swoim dziele o chorobach nowoczesnej demokracji, cytowany profesor pan Charles Benoit. Wymienia tę chorobę jako jedną z najwstrętniejszych i najszkodliwszych. Co do mnie, nie potrzebowałem zasłużyć ze strony moich kolegów na zwykłą konspirację zazdrości. Znalazłem ją gotową przy pierwszym z nimi zatknięciu w formie dość oryginalnej, abym ją przemilczał. Z całego państwa było wybranych Polaków osiemnastu, czyli więcej niż szósta część wszystkich członków z wyboru a dziesiąta maksymalnej liczby rzeczywiście zasiadających członków Izby. Biorąc pod uwagę, że ze 198 nominalnych, w tym 1906 roku, ośmiu stanowiło lewicę, w nawiasie kadecką, niespełna 80% prawicę w kołach 110, tak zwaną grupę centrum. To wśród niej Polonia, gdyby dobrze manewrowała, a szczególnie, Gdyby była lepiej do swego zadania przygotowana, mogła odegrać wcale poważną rolę. Taką, jaką odegrał do śmierci stołupina drugi odłam centrum. Trochę od polonii mniej liczny, w nawiasie 15 członków. A od ich kierownika, Aleksego Boryzewicza Nutarda. Szwagra stołupina, żonatego z jego siostrą Olgą, nazwany na lub od danego im przeze mnie przezwiska grupą szwagrów. Polską grupę składali w 1906 roku z kongresówki Panowie Józef Ostrowski, późniejszy regent, Eustachy Dobiecki, Leopold Kronenberg, Konstanty Przewłocki, Stanisław Gawroński, Antoni Napiurkowski Z Kresów Aleksander Tyszkiewicz z Gubernikowieńskiej. Ja sam z Wileńskiej Korybut Daszkiewicz z Grodzieńskiej, Edward Wojniłowicz z Mińskiej, Stanisław Łopaciński z Witebskiej, Władysław Sianorzęcki z Mochylewskiej. W nawiasie: Pierwszym posłem był pan Wykowski, który do polskiego związku nie wstąpił. Zasiadł z kadetami, złożył mandat razem z nim po rozwiązaniu pierwszej dumy i nie powrócił. Jan Olizar z Wołyńskiej. Wacław Jełowiecki z Podola i Stanisław Soroczyński z Ukrainy. Przyłączyli się do związku nie tylko pan Stanisław Rotwand, przedstawiciel przemysłu i handlu rejonu warszawskiego, lecz i panowie Wincenty Paklewski i Stanisław Glezmer. Pierwszy z rejonu permskiego, drugi z petersburskiego. Ogółem 17 głosów, a już w 1907 18. Ci, którzy te czasy pamiętają, już zauważyli, że z tych nazwisk ogólnie znanym był w całym kraju tylko zasłużony pan Edward Wojniłowicz dzięki trzydziestoletniej pracy na czele Towarzystwa Rolniczego Mińskiego. Panowie Dobiecki i Ostrowski byli znani tylko w kongresówce jako zwykli pośrednicy między Partią Ugodowców, w nawiasie później realistów, a biurokracją stołeczną. Trzynastu, albo znanych tylko w swoim ciasnym środowisku, albo zupełnie nieznanych byle jakich, a tylko ja jeden byłem już znany z prasy i polskiej i rosyjskiej, jako posiadający te przymioty, których się zwykle oczekuje nie od miejscowego, lecz od parlamentarnego działacza. Dlatego podług naszych starych tradycji, spisek tych szesnastu przeciw temu siedemnastu był wskazany. To jak mówiłem wyżej, znalazłem go nowiutkim już przy pierwszym zetknięciu z tymi panami. Przybierał on dwie formy. Pierwsza, klasyczna, wyrażała się w formie różnych artystycznie skombinowanych psikusów kolektywnych, nigdy indywidualnych, których typem był właśnie następujący. Po pierwszym spotkaniu u hrabiego Aleksandra Tyszkiewicza, na którym on przewodniczył jako gospodarz, nazajutrz ten, że pan Tyszkiewicz proponuje, aby póki się nie ukonstytuujemy i nie wybierzemy stałego prezesa, przewodniczył każdorazowo z porządku najstarszy. Lecz gdy kolejno przewodniczyli panowie Rotwand, Sroczyński i Wojniłowicz, okazało się wbrew oczekiwaniu, w nawiasie wówczas jeszcze zręczny i wylegentowany wyglądem znacznie młodszy niż byłem, że kolej przychodzi na mnie. Wtedy jednogłośnie i bez dyskusji postanowiono, że kolej pójdzie od najmłodszego. Tak przeszło trzynastu, bądź jakich i wówczas postanowiono wybrać stałego prezesa w osobie pana Edwarda Wojniłowicza ponieważ już założenie Związku Kół Kongresowego i Krasowego nie podlegało wątpliwości. Dzięki tym przemądrym kombinacjom wszyscy szesnastu koledzy przewodniczyli oprócz mnie. Quo derat demonstrandum. Podobne ciche, cichutkie, lecz jakże przyjemne sztuczki powtarzały się zręcznie do samego końca mojej służby w Radzie. Lecz o nich nie wspomnę. Zastosując do nich tę najskuteczniejszą metodę, której się trzymałem od razu wówczas, nie dostrzegałem ich. Druga zaś forma, także u nas klasyczna, lecz mniej niewinna, polegała na świadomym sabotowaniu wspólnej roboty sabotowaniu w cudzysłowie aby podciąć niepożądanemu tenorowi okazję do popisu. Tu na odwrót zawsze reagowałem stanowczo. O innych wspomnę w swoim czasie. Jeden zaś fakt zdarzył się właśnie w czasie, o którym mowa. Związek już faktycznie egzystował, lecz brakowało mu regulaminu. Opracowanie projektu powierzono panu Józefowi Ostrowskiemu, który w tym celu wypisał sobie regulaminy kół polskich, berlińskiego i wiedeńskiego. Pięknego dnia ogłoszono mi ten regulamin jako dekret sądu karnego, bo oczywistym było, że wszystkim prócz mnie dokument jest już znany. Wysłuchałem go spokojnie i odpowiedziałem: Że niewątpliwym jest dla mnie, że ten regulamin został opracowany nie dla siedemnastu członków związku, lecz przeciw jednemu, którym jestem ja. On daje związkowi możebność większością głosów zredukować mnie na trzy lata do roli niemej maszynki do głosowania. Lecz proszę panów członków związku mieć na uwadze. Że kiedy na mnie głosowało wileńskie ziemiaństwo po wyczerpującej na Radzie przedwyborczej, na której nikt ani słówkiem o żadnym kole nie wspomniał, lecz za to z uwagą wysłuchano i przyjęto program mój, a nie hipotetyczny obecnych tu szesnastu panów, to mi dało mandat przeprowadzenia, o ile mi się uda, tego właśnie programu i to wśród Izby Wyższej, a nie wśród koła. Zatem oświadczam że nadal tak jak dotychczas terenem mojej działalności będzie Rada Państwa, a nie koło i będę się kierował w niej moim programem, a nie tym, który będą sobie z dnia na dzień stwarzali ci panowie, ponieważ dotychczas żadnego sobie nie wyrobili. Jednak uważając, że byłoby korzystnym dla wspólnej sprawy, abyśmy dla Rady Państwa przedstawiali, o ile można, front jednolity, Zgadzam się na następujące zasady dyscypliny. We wszystkich kwestiach ogólnopaństwowych, o ile bym nie podzielał zdania koła, wstrzymam się od głosowania i od wystąpienia na mównicę Izby, zachowując owszem swoją swobodę w kwestiach narodowych, gdybym uważał, że koło trzyma się jawnie szkodliwego dla niego kierunku. W nawiasie, co zdarzyło się jeden raz. Dwa. Że o ile uznam za pożyteczne przemawiać w sensie postanowień koła i dla ich poparcia, zastrzegam sobie swobodny dostęp do mównicy bez uprzedniego upoważniania, szczególnie w razie nieprzewidzianych incydentów. Tu mamy odnośnik. I czytamy. To ostatnie jest niezbędne. Koło polskie w Dumie właśnie trzymało nad buziami swoich członków stalowy kaganiec. Rezultatem było, że gdy podczas sesji 1909 roku minister sprawiedliwości Szczegłowitow rzucił z mównicy w twarz temu koło grubiańską, hamską obelgę, koło ją milczkiem połknęło, bo nie było postanowienia koła ani upoważnionego mówcy. To był zaiste litośny i upokarzający incydent. Jednakże posłowie Jaroński, Harusewicz, a szczególnie Ludomir Dymsza, Pozostawieni sobie doskonale by potrafili dać Hamowi należytą odprawę. Tymczasem dopiero w kilka dni jeden z nich wystąpił kolektywnie z jakąś marną deklaracją w nieobecności winowajcy. Potem Eustazy Dobiecki w Radzie Państwa jeszcze smutniej się zblamował. Ale o tym niżej. Koniec odnośnika. Co najlepsze, że te moje słowa prawdy zostały wysłuchane i regulamin stosownie zmieniony prawie bez dyskusji. A to dlatego, iż wszyscy obecni w liczbie szesnastu doskonale wiedzieli, że jaki tam się uda wykuć kaganiec, będzie zastosowany tylko do mnie, a dla reszty kolegów nie będzie faktycznie innego regulaminu, jak staropolskie, kochane jak kto chce. To się sprawdziło na następnych dwóch posiedzeniach Rady Państwa. Na jednym pan Napiórkowski wniósł i przeprowadził bez uprzedzenia rozpatrzenia w kole zresztą resztą dorzeczną poprawkę do regulaminu, na drugim pan Łopaciński wystąpił na mównicy przeciw karze śmierci wbrew postanowieniu koła. I żaden z nich nagany nie otrzymał. Godnem uwagi jest, że tej, oczywiście już przed poznaniem się ze mną zorganizowanej, konspiracji szesnastu przeciw jednemu nie odpowiadała żadna osobista antypatia. Ze wszystkimi, co do jednego członkami związku, poszczególnie wziętymi moje stosunki były poprawne, z kilku zbliżonymi do mnie wiekiem i stanowiskiem nacechowane zażyłością, a z dwoma, Władysławem Sianorzęckim i Ksawerem Orłowskim, z którymi prędko byłem na ty, przeszły do ich śmierci w serdeczną i nigdy niezachwianą przyjaźń. Jednak żaden z nich dwóch nigdy mnie nie uprzedził ani potem mi nie wspomniał o gotujących się dla mnie świństewkach. Może byli zaprzysiężeni, jak dawniej u włoskich karbonarii, z dodatkiem trupiej czaszki i sztyletu. A kto był inspiratorem i organizatorem tych spiseczków? Nikt. Wiadomo, one urządziły się. Urządziły się w cudzysłowie. Trochę dłużej zatrzymałem się na tej względem mnie konspiracyjce i tej próbie zakneblowania mi buzi, bo chociaż do naszej obecnej polskiej gar kuchni parlamentarnej nigdy nie zaglądałem, ani chwili nie wątpię, że u naszych suwerenów panuje ta sama choroba zjadania wybitnych jednostek. Inaczej nie byłoby do zrozumienia, że w ciągu czterech lat istnienia pierwszego Sejmu nigdy nie wystąpił na jego mównicy pan Roman Dmowski. Sam jeden więcej znany i ceniony na całym świecie niż 450 byle jakich jego kolegów. Byle jakich w cudzysłowie. Ani że po czterech latach istnienia drugiego Sejmu nie słyszano w nim potężnego głosu pierwszego mówcy polskiego, jakim jest, nawet przed panem Daszyńskim, Ignacy Szebeko. Tylko zdrowemu, czerstwemu, choć wąskiemu rozumowi naszych chłopów należy przypisywać, że jeszcze swojego Witosa nie zjedli. Nim przystąpię do chronologicznej opowieści zdarzeń, które z bliska widziałem w tych latach, w fakta bogatych czasach, chcę jeszcze dać krótki szkic ekstrapolitycznych stosunków, jakie sobie wyrobiłem nad Newą. Były nieliczne, bo nawet w młodych latach na zbytnią światowość nie chorowałem, lecz prawie wszystkie interesujące i wszystkie zostawiły we mnie przyjemne wspomnienia. Dodam, że te znajomości miały ten wspólny, bardzo cenny charakter, że nie ja ich szukałem, lecz one mnie. Na Wielkiej Morskiej moje okna na piętrze wychodziły wprost na duży i we środku z rzadkim przepychem urządzony pałac tak zwany osobniak państwa połowcowych. W pierwszych jeszcze dniach otwierano okna, a przy swoim siedzi Aleksander Aleksandrowicz połowców którego w przeddzień poznałem na komisji. Pogoda cudowna, ulica cichutka, przez nią zawiązuje się gawędka. Po kwadransie starzec, miał już 76 lat, wdrapuje się do mnie, gawędzi parę godzin i od razu zaciąga do siebie na śniadanie, na którym poznałem jego już 70 lecz doskonale zakonserwowaną małżonkę. Jeszcze zgrabna, zachowała przyjemne rysy, żwawy umysł i niezwykłe wykształcenie. Była podrzutkiem znalezionym w przedpokoju przez arcybogatego bankiera Styglica, który tak się do miłego dzieciątka przywiązał, że jej zostawił połowę swego majątku, to jest kilkadziesiąt milionów rubli. Wyszła z miłości za przystojnego i zdolnego urzędnika sanackiego Połowcowa, zresztą z dobrej pskowskiej rodziny. Od tej chwili aż do ich śmierci często u nich bywałem. Oboje dobrze pamiętali czasy Mikołaja I i stanowili niewyczerpane źródło anegdot politycznych i nawet plotek dworskich, z których może jakąś przytoczę. W parę dni po moim przyjeździe zaszedł do mnie mój były gubernator Wileński, hrabia Palen, i w imieniu rodziców poprosił, abym ich odwiedził, co też zrobiłem. Stary palen, wnuk słynnego zabójcy Pawła I, jednocześnie głowa starej jak świat rodziny kurlandzkiej, pomimo czterech pokoleń petersburskich dygnitarzy, mówiący czy w języku rosyjskim czy francuskim, którymi władał wyśmienicie, nieuleczalnym akcentem niemieckim. Wówczas już 78-letni, od dawna zasłużył, był wśród wysokich sfer rządowych na przezwisko sumienie państwa rosyjskiego. Nie tylko jako długoletni minister sprawiedliwości, którym został mając lat 34 i właściwy reformator sądownictwa rosyjskiego, w nawiasie jedynej czcigodnej gałęzi rosyjskiej maszyny państwowej od czasu Aleksandra II. Lecz i dlatego, że umiał tym półbogom, jakimi się czuli rosyjscy samodzierżawcy przy wyjątkowo wielkich naradach, do których zawsze był powoływany, wypowiadać takie prawdy przed którymi każdy inny by struchlał i takim tonem, że były słuchane. Jego żona była skądinąd banalną, choć wzorową wielką panią, lecz że miała za sobą pięćdziesiąt lat życia dworskiego, można było od niej także słyszeć ciekawe wspomnienia. Do śmierci tych zacnych starożków, a jedno drugie krótko przeżyło, byłem u nich parę razy na miesiąc zawsze z przyjemnością i korzyścią. Na pierwszym posiedzeniu Komisji Regulaminowej podszedł do mnie także sekretarz państwowy Andrzej Saburow i poprosił mnie w imieniu żony i swojem, abym uczęszczał na ich wieczory niedzielne, co skwapliwie przyjąłem, wiedząc, że to jest interesujący i szczególnie dla Polaków uprzejmy salon. Andrzej Saburow, w nawiasie zmarły podczas wojny, był pod każdym względem wybitną osobistością. Potomek, już w XVI wieku znanej rodziny bojarskiej, która od tego czasu dała swojej ojczyźnie licznych i użytecznych dygnitarzy, ani jednego łotra, był w młodym wieku prokuratorem zreformowanego Sądu Okręgowego Petersburskiego. Potem kuratorem okręgu naukowego i Uniwersytetu w Dorpacie. W końcu ministrem oświaty. Został przez jakiegoś złośliwego wariata studenta spoliczkowany. A że nie chciał się na nim mścić? wpadł u Aleksandra III w nieodwołaną niełaskę. Umysłowo bardzo wykształcony. Moralnie stał na takiej wysokości, że porównać z nim mógłbym chyba tylko mego francuskiego przyjaciela Lamy. Jego żona, hrabina Sołochup, była córką od kilku pokoleń zruszczałego Polaka i dobrego literata ze znanej rodziny wołyńskiej. Nieładna, lecz nieskończenie dobra, wesoła i gościnna. Ich niedziele, zupełnie skromne, na których się zbierało od kilkunastu do trzydziestu kilku osób i na których zawsze się słyszało dobrą wokalną lub instrumentalną muzykę, często interesujące odczyty odznaczały się dobrym tonem, wzajemnym zaufaniem i swobodą. Bo państwo domu byli mało wymagającymi co do arystokratyzmu, bardzo co do wartości osobistej i charakteru. Nigdy nie obchodziło się bez kilku Polaków obojga płci. Przez wszystkie lata mego pobytu w stolicy rosyjskiej prawie żadnej z tych niedziel nie opuściłem. Już trochę później zacząłem bywać regularnie w salonie zupełnie innego typu, lecz bodaj jeszcze ciekawszego. Znajdując się w operze spostrzegłem siedzącą w loży panią Brochocką, prymadonnę tego teatru pod pseudonimem Bolska. Odwiedziłem ją i znalazłem u niej nieszpetną średniego wieku damę o typie wschodnim. Zaprosiła mnie jak najuprzejmiej na swoje czwartki. Była to warszawianka, polka wyznania mojżeszowego. Żona krakowskiej, mniejszości narodowej pana Propera, wydawcy birżewyje wiadomości. Najpopularniejszego w Rosji organu tzw. prasy brukowej. Jedynej obok Nowy Jawriemia gazety, którą Mikołaj II codziennie odczytywał od deski do deski, z tą jednak różnicą, że pan Suvorin, wydawca Nowy Jawriemia, notorycznie drukował dla swego ukoronowanego czytelnika specjalną odbitkę Ad usum delfini, a bibuła propera, którą cichaczem kupował i czytał każdy kuchcik pałacowy, dochodziła do najjaśniejszych oczu in naturalibus. Czwartki pani proporowej, zajmującej bardzo obszerny osobniak na arystokratycznej angielskiej nabrzeżnej, rozpoczynały się o czwartej po południu, a kończyły się koło czwartej rano. Przez te dwanaście godzin wchodziło i wychodziło aż do późnej nocy, to na pół godziny, to na kilka godzin, paręset gości, z których zawsze kilkudziesięciu jednocześnie. Herbata, ciastka, cukierki, owoce. A po dwunastej i solidniejsze artykuły żywnościowe krążyły bezustannie, tak jak bezustannie gawędzono, śpiewano, tańczono grano w karty lub rzępolono na różnych instrumentach. Zawsze dobrze, pod hasłem swobody, równości i braterstwa. Bywali tam i wielcy tego świata, i artyści, i rozmaicie cnotliwe artystki, spekulanci giełdowi, cudzoziemcy. Wszystko, co Bóg naprowadził. A brakowało tylko. Głupców. Ten salon, czy też ten karnawał wenecki, zostawił we mnie z owych czasów przyjemne wspomnienia. Tu mamy odnośnik. Biednego propera rozstrzelali bolszewicy. Bóg wie za co, na początku swego panowania. Co się stało z jego sympatyczną żoną? Nie wiem. Koniec odnośnika. W końcu do stałych i częstych moich stosunków należał dom państwa Branczaninowych. On był dyplomatą, potem czynny amator-społecznik, szeroko wykształcony i mający stosunki za granicą. Nie wiedziałem o nim, gdym w dzień mego wyboru do Izby Wyższej otrzymał od niego gorące telegraficzne powinszowanie. Także przyjeżdżając do stolicy, znalazłem już gotową znajomość: pani, wdowa księżna Kudaszew, córka księcia Konstantego Gorczakowa, a wnuczka kanclerza. Przystojna i wyjątkowo sympatyczna. Posiadali obszerny osobniak za Newą, w którym Briancianinów urządzał periodyczne, często bardzo interesujące wieczory dyskusyjne. Pani umarła na wygnaniu. Z mężem, dalej politykującym w Paryżu, jeszcze mam stosunki. Również niemało uprzyjemniało mi życie członkostwo w tak zwanym nowym klubie, do którego mnie z wielką łatwością wprowadzili połowców główny jego założyciel, hrabia Palen, a dzięki ich poparciu sam prezes klubu, książę Jusupow, naówczas komenderujący pułkiem kawalergardów. Ten klub stanowił secesję słynnego jacht klubu, wśród którego za czasów Aleksandra III rozpoczęła się wojna domowa między obozem panującej cesarzowej w nawiasie Dagmary i obozem braci, braci w cudzysłowie, to jest wielkich książąt, Włodzimierza, Aleksego, Sergiusza i Pawła. Walka prędko przybrała charakter wojny starych z młodymi i bracia pociągnęli starych na górę Awentyńską, którą została obok pałacu Wielkiego Księcia Włodzimierza na Pałacowej Nabrzeżnej dość elegancki osobniak. Ten miał jeszcze i ten awantaż, że był tak obszerny, iż na drugim piętrze mógł pomieścić pięć apartamencików prawie zawsze zajętych przez przyjezdnych z prowincji członków. Ogólny ton i skład osobisty tego klubu bardzo przypominały klub de la Union w Paryżu i Myśliwski w Warszawie za czasów nieodżałowanego prezesa księcia Włodzimierza Czetwertyńskiego, do których należałem aż do tego roku. Naturalnie zdarzało mi się sporadycznie bawić i w innych domach rosyjskich lub poselstwach zagranicznych, ale to już właściwie z urzędu. Częściej bywałem tylko w poselstwie francuskim, które zajmował pan Georges Louis, człowiek wielkiej wartości umysłowej, lecz mało reprezentacyjny, z którym później widywałem się w Paryżu podczas wojny, gdzie raptownie umarł. Polskich domów, przeważnie urzędników rosyjskich, było bardzo dużo. Między innymi wówczas pułkownikostwa, a w Warszawie jenerałostwa Jacynów. Świętej pamięci Józef Potocki, członek pierwszej Dumy Państwowej, osiadłszy wówczas w Petersburgu, pozostał w nim, zdaje się, aż do końca wojny wszechświatowej, lecz obcował prawie wyłącznie z rosyjską przydworną arystokracją. Jedyne dwa domy polskie, w których bywałem bardzo często, były już wspomnianej pani Brochockiej, u której się spotykało, oprócz Polaków, międzynarodowy świat artystyczny. Oraz pani Władysławy Sianożęckiej, żony mojego kolegi w Radzie Państwa, przedstawiciela guberni Mochylewskiej aż do roku 1909, kiedy go zastąpił jakiś Rosjanin. Oboje jednak Petersburga nie opuścili, a pani Anna, nawet po śmierci męża, przed wojną, została wierna swojemu pięknemu mieszkaniu na Wielkiej kaniuszennej. Zaskoczona przez rewolucję i bolszewizm kilka lat go przecierpiała. W 1924 roku jakoś się dobrała na powrót do kraju i wkrótce wskutek wszystkiego co przecierpiała nagle umarła i mąż i żona wykształceni ona doskonała muzyczka bardzo prędko okazali mi prawdziwą braterską przyjaźń która w znacznej mierze osładzała mi różne gorycze tego petersburskiego życia Przechodzę do historii tej krótkotrwałej sesji pierwszego parlamentu rosyjskiego w 1906 roku. Jak już mówiłem, duma państwowa po swojej inauguracji, nie mając żadnego materiału do pracy, bądź z inicjatywy rządowej, bądź z własnej, gotowała się w swoim sosie, to jest, co dzień przez sześć godzin łajała wszystkich i wszystko. Składając się z 200 chłopów i wiejskich popów oraz kilku tuzinów zawodowych rewolucjonistów, Robotników fabrycznych lub emigrantów, tworzących razem partię tzw. Trudowików w nawiasie Partia Pracy miała na prawo od siebie około 180 kadetów typowych doktrynerów dość blisko przypominających naszą ówczesną partię ND, choć bliższą socjalizmu. Potem 52 naszych Polaków z Kongresówki i Kresów którzy pod dyskretnym kierownictwem mecenasa Nowodworskiego. Zachowywali się umiarkowanie i zgodnością. Jeszcze sądowali grunt. Skrajne prawe skrzydło tworzyło czternastu tzw. październikowców, pośrednich między kadetami i zupełnie wówczas w izbie niereprezentowanymi reakcjonistami pod kierunkiem hrabiego Haydena, Michała Stachowicza i Mikołaja Lwowa, w nawiasie z nieksiążęcej rodziny. Na początku ławki ministerialne świeciły kompletnymi pustkami. Dopiero po 10 dniach gabinet pana Goremykina z nim samym na czele raczył się pokazać i wystąpił z programową deklaracją. Oczywiście w ostatniej chwili przerobioną. Program był dość umiarkowany. Naturalnie ani ogólnej amnestii, ani przymusowego wywłaszczenia nie dopuszczał. Jednakże mógłby służyć jako kanwa do pracy i pewnego postępu dla Izby zdolnej pojąć tę ciągle zapomnianą prawdę, że owocny postęp idzie krokiem, a nie cwałem. Byłem na tym posiedzeniu obecny i nie mogę o nim wspomnieć bez uczucia litościwej pogardy. Ledwie goremykin zakończył swoje czytanie i siadł tuż obok mównicy, o jakie półtora metra niżej od niej, wystąpił w imieniu kadetów młody pan Nabokow syn ministra sprawiedliwości, następcy hrabiego Palena, były urzędnik przy Senacie i kamer Juncker zdegradowany za liberalizowanie. Dzięki pochodzeniu i wychowaniu, mowa jego stonu, postawy i gestykulacji była przyzwoita. A co do treści, szablonowo rewolucyjna i głupia, albowiem kończyła się słowami, które ich autor oczywiście spodziewał się przekazać najdalszej przyszłości. Niech władza wykonawcza podda się pod władzę prawodawczą. Tymczasem we wszystkich konstytucyjnych krajach Izba Niższa stanowi tylko jedną trzecią części władzy prawodawczej wykonawcza także z tym jednak, że w dodatku posiada ona swoje oddzielne atrybucje. Po nabokowie wystąpił również jeden z kadetów, pan Winawer, adwokat warszawski Żyd przesadzony na dnewę. Ten już grubianił i rzucając anatemę na deklarację ministerialną, którą trzymał rozwiniętą w ręku, ciągle wymachiwał nią w stronę goremykina, od czasu do czasu dotykał jego faworytów ostrzyżonych w formie płetw. Premier ją odpędzał jakby muchę i niewzruszenie dalej siedział. Czerwieńca Winawera zastąpił na mównicy rewolucjonista Audin. Świeżo przybyły z Londynu, gdzie służył po hotelach jako tłumacz, a przeważnie rajfur. Po nim zjawił się już opętany Czerkies, Ramiszwili, który swoim azjatyckim akcentem niecierpliwił nawet swoich zwolenników. Po jego mowie wyniosłem się z obrzydzeniem. Nadal już przy wszystkich posiedzeniach byli obecni dwaj lub trzej najczęściej podrzędni członkowie rządu. Głównymi tematami tych bezładnych dumskich obrad były: adres do cesarza, który ze względu na jego ton był przyjęty tylko przez ministra dworu i został bez wszelkiej odpowiedzi. Ustawa o zasadniczym zniesieniu kary śmierci, która doszła do Izby Wyższej i na ostatnim jej posiedzeniu została odrzucona. Reforma Agrarna, której główne podstawy były. 1. Przymusowe wywłaszczenie wszelkich gruntów prywatnych ponad 510 przestrzeni, niezależnie od tego, czy się one znajdowały koło Morza Białego i były warte pół rubla, czy też na Krymie, gdzie się je pod sprzedawało za tysiąc rubli. To podług projektu kadetów. Formę zaś wynagrodzenia określił sam autor kadeckiego projektu. Herzenstein. W nawiasie, niedługo potem zamordowany publicznie przez jakiegoś czarnosetyńca, który twierdził, że kwestia finansowa tej operacji nie egzystuje cytat póki państwo posiada blachę drukarską. A zasadą projektu tzw. Trudawików stąd ich nazwa było obdzielenie każdego obywatela rosyjskiego ziemią w ilości odpowiadającej jego siłom roboczym. Na co nie wystarczyłoby ziemi uprawnej w europejskiej Rosji. W tej ostatniej dyskusji wystąpili i zwrócili na siebie uwagę dwaj posłowie polscy z gubernii mińskiej: książę Hieronim Drudzki-Lubecki i pan Roman Skirmut. Pierwszy wybaczał czułą mówkę na temat: i my Bożyje, i Ziemia Bożaja z której 13 lat później miał skorzystać w Sejmie Polskim jego ówczesny kolega na ławach dumskich, także książę, Seweryn Czetwertyński. Natomiast mowa Romana Skirmunta, człowieka wyjątkowo zdolnego, ulubionego ucznia Edwarda Wojniłowicza i dlatego niby Białorusina polskiej kultury, była do tego stopnia jasną, rzeczową i opartą nie na czułych frazesach, lecz na prawdzie ekonomicznej, że warta byłaby powtórzenia w naszej własnej dumie na ulicy Wiejskiej. Na jednym z tych posiedzeń wystąpił Piotr Stołypin, wówczas minister spraw wewnętrznych, i potrafił przemówić do tej tłuszczy w takim tonie i z taką postawą, że on jeden z przedstawicieli rządu w czasie tej sesji nie został zasypany obalgami. W końcu ta duma widząc, że jej zbawienne projekty mają mało szans urzeczywistnienia drogą normalną, wybrała komisję mającą zredagować tekst odezwy do narodu, zalecający nie płacić podatków, wódkę pić za darmo i nie dawać rekruta aż do nowego rozporządzenia. I na tem biedaczka, jak dalej opowiem, się zawaliła. W ciągu tej sesji 1906 roku bardzo mało było kontaktu między kołami polskimi w Dumie i Radzie Państwa. Zresztą nie było gotowego materiału do obrad. Dopiero w następnych latach te koła zaczęły się zbliżać, szczególnie kiedy dzięki nielegalnej zmianie ordynacji wyborczej przez ukaz 6 czerwca 1907 roku, o którym jeszcze wspomnę, dysproporcja między przedstawicielami Koła Kongresowego i Kresowcami w Dumie się zmniejszyła. W tym to czasie można powiedzieć, że doszedłem do kulminacyjnego punktu sławy parlamentarnej. Moja karykatura pojawiła się na pocztówkach. W Radzie nasze zajęcia były następujące. Zaczęto od adresu do najjaśniejszego pana. Podczas dyskusji nad nim miałem okazję wyplątać tę zupełnie niedoświadczoną izbę. A nawet jej prezesa frysza z kłopotów, w który wpadli, dyskutując jednocześnie całe trzy projekty adresu, jakby chcieli jednym łykiem jeść, pić i cygaro palić. To zwróciło uwagę na mnie, jako na użytecznego robotnika. Niemało czasu zajęły dyskusje i utwierdzania regulaminu, a ostatnie dwa posiedzenia były poświęcone dyskusji i odrzuceniu dumskiego projektu o zniesieniu kary śmierci. Za to, poza oficjalnymi posiedzeniami i nieomal codziennymi posiedzeniami tzw. biura Grupy Centrum, którego byłem czynnym członkiem, coraz namiętniej i nie bez uczucia trwogi zajmowano się wzrastającym z dnia na dzień konfliktem między rządem i Dumą oraz sprzecznymi prądami bezpośredniego otoczenia Mikołaja II. Część jego z Goromykinem na czele pchała cesarza w stronę bezwzględnej reakcji, a druga, kierowana przez generała Trepowa, sprawcę krwawej łaźni 22 stycznia 1905 roku, i przez ministra spraw wewnętrznych Aleksandra Izwolskiego, który przy cesarzu zajął stanowisko repetytora prawa konstytucyjnego zachodniego, skłaniała go w stronę uformowania gabinetu parlamentarnego, to jest w danym momencie kadeckiego. Dzięki zwierzeniom moich nowych przyjaciół, Starego Palena i Połowcowa, byłem codziennie w kursie tych intryk. Tu mieści się incydent, który mi pozwolił zakulisowo odegrać w tym palącym okresie historii państwa rosyjskiego rolę tej małej iskierki, która padając na naładowaną prochownicę wywołuje potężny wybuch. O tym szczególe dość szeroko rozpisał się w swoich, po śmierci przez jego córkę wydanych pamiętnikach, sam świętej pamięci Aleksander Izwolski. Lecz bądź dlatego, że nie prowadząc, jak sam przyznaje dziennika, po dziesięciu latach jego wspomnienia się zatarły, lub dlatego, że chciał złagodzić swoją własną wówczas bardzo nieostrożną rolę. Do jego opowieści zakradły się niektóre błędy. Prócz tego, dla nieznanych mi przyczyn, dość obszernie wspominając o zwołanej przez niego samego decydującej naradzie, Żadnych nazwisk nie wymienia. Ja zaś tego samego dnia te nazwiska zanotowałem w swoim spisie członków Rady Państwa i nie mając pamięci obarczonej taką masą ważnych spraw państwowych, jak świętej pamięci i zwolski, jestem w stanie ten moment historyczny opisać z większą dokładnością. Rzecz się miała tak. Podczas plenarnego posiedzenia Rady we środę, zdaje się, 19 lipca. 1906 roku, pan Jermołow, założyciel naszej grupy Centrum i prezes biura, czyli po naszemu komisji wykonawczej, po dość długiej szeptaninie z prezesem grupy, księciem Trubeckim, podchodzi do mnie i szepce mi na ucho: Hipolicie Oskarowiczu, po zamknięciu posiedzenia, proszę nie opuszczać gmachu rady, nie rozmówiwszy się ze mną. Będę oczekiwał pana przy naszej herbaciarni. Tak też zrobiłem. Jermołow wówczas do mnie powiada: Mój cioteczny brat, Aleksander Izwolski, dziś na początku posiedzenia prosił mnie z wyraźnego polecenia najjaśniejszego pana, abym u siebie zwołał poufną naradę bardziej doświadczonych członków naszej grupy centrum w bardzo ważnej i poufnej sprawie. Proszę przybyć do mnie akuratnie o pół do dwunastej w nocy do mojego mieszkania na Siergijewskiej. A swój powóz zostawić nieco opodal, żebyś również jak i inni przychodząc do mnie nie zwrócił uwagi. Haraszo! Jestem na Siergijewskiej z umyślnym opóźnieniem pięciu minut, aby nie być pierwszym. Znajduję u Jermołowa oprócz Izwolskiego jeszcze dziesięciu kolegów z grupy centrum, a mianowicie członków z naznaczenia monarszego Szmemana i księcia Wasilkowicza oraz następnych członków z wyboru barona Korfa z guberni petersburskiej Michała Krasowskiego z guberni czerniegowskiej księcia Golicyna z guberni nowogrodzkiej Awdakowa przedstawiciela przemysłu Chomiakowa z guberni smoleńskiej Szczypowa z guberni moskiewskiej a ja ósmy. Ogółem jedenastu członków zabrania. Piotr Trubeckoj, wiedząc oczywiście o co chodzi i spokrewniony z wielką partią rosyjską KWD, tu mamy w nawiasie: Kuda dujet, czyli dokąd wiatr wieje. Zatelefonował, że czuje się niedobrze. Siadamy do herbatniego stołu i prosto z mostu Izwolski nam oświadcza. Najjaśniejszy pan doszedł do przekonania, że obecny gabinet Goremykina, prowadzący względem Dumy wyzywającą politykę, nie może być utrzymany. Generał Trepow mocno skłania cesarza, aby jako deski ratunkowej chwycił się prawdziwego konstytucyjnego, a raczej parlamentarnego rozwiązania i uformował gabinet z kadetów pod kierownictwem prezesa Dumy, Muromcewa, albo nawet Pawła Miliukowa w chwili obecnej już idą w tym kierunku pertraktacje tu mamy odnośnik przy nazwisku Miliukowa Miliukow nie był członkiem Dumy bo w czasie wyborów siedział w kozie za jakieś przestępstwo prasowe lecz był w całej Rosji znanym liderem partii kadeckiej w ogóle i tajnym kierownikiem tej frakcji w Dumie to też nie opuszczał żadnego posiedzenia koniec odnośnika Dalej mówił Izwolski, że on osobiście gotów podzielić zdanie Trepowa, lecz cesarz jeszcze niezdecydowany. Prócz jednego, a mianowicie usunięcia goremikina i kompanii. Ufając razem i wierności i politycznej dojrzałości Grupy Centrum w Radzie Państwa, polecił mu zasięgnąć naszego zdania i cesarzowi zreferować. Jermołow daje mnie pierwszemu głos. Ja zaś oświadczam. Że choć mam o tej kwestii wyrobione zdanie, lecz jako Polak nie jestem w tym wypadku tak mocno zainteresowany jak moi koledzy i wolałbym im dać możliwość wypowiedzenia się bez mojego na nich wpływu. Proszę więc, aby mnie pozwolono wypowiedzieć się na końcu. Zaczyna się defilada przemówień. W nawiasie, zdaje się, pierwszy mówił Krasowski. W zajście rosyjskim a szczególnie czynowniczym duchu, podług znanej formy naszej kancelarii państwowej, trudno zaprzeczyć, że, lecz jednocześnie można nie przyznać, że. A ponieważ nie wiadomo, czyją rękę trzeba będzie za kilka dni całować, ani jeden z tych panów konkretnego programu postępowania nie przedstawia. Ostatni przede mną wypowiada się sam gospodarz i przewodniczący Jermołow, który, lecz bardzo logicznie twierdząc, że o konieczności sprzątnięcia Gormikina i kompanii nie ma żadnej wątpliwości, ale co do kształtu przyszłego gabinetu, to wszystko zależy od tego, z jaką dumą przyjdzie temu przyszłemu gabinetowi pracować. Jeśli z obecną, to on sam nie wątpi, że wskazanem jest Ministerium Kadeckie. Lecz gdyby ta duma doprowadziła rzeczy do tego, że trzeba by ją rozwiązać, to pożądany byłby gabinet zdolny przeprowadzić te operacje, a także i nowe wybory, a wówczas rzecz się przedstawia zupełnie inaczej. Na tem zamilkł. Wówczas ja, przemawiając głównie do Izwolskiego, w nawiasie siedziałem między nim i Jermołowem, i często naszpikowując moją mowę frazesami w języku francuskim, którym Izwolski władał, jak własnym, tak powiedziałem. Czekałem ostatnich słów czcigodnego Aleksego Siergiejewicza, ale nie powiem jak on, jeśli Duma będzie rozwiązana. Powiem tego dnia, kiedy ona będzie i to bardzo rychło rozwiązana. W chwili gdy tu rozmawiamy, tam w Dumie specjalna komisja z polecenia Izby opracowuje tekst manifestu do narodu, który ma ogłosić bezpośrednio to nie jest nic innego jak wypowiedzenie wojny i najjaśniejszemu panu i nawet zasadzie monarchistycznej. Po tym ogłoszeniu przyjdzie komuś ustąpić z zajmowanego przez się pałacu albo Mikołajowi II starskiego sioła, albo panom dumowcom z pałacu tauryckiego. Sądzę, że pan minister i my wszyscy tutaj poradzimy najjaśniejszemu panu popróbować, czy się nie uda pierwszym z tych mieszkańców pozostać u siebie. Choćby miał tamtych wyprosić. Ponieważ u nas Harakiri nie jest w modzie, więc przez to jest już wykluczony gabinet kadecki, który miałby przede wszystkim kadetów rozpędzić. Lecz i po dokonaniu tej operacji w żadnym razie nie polecałbym powierzać władzy wykonawczej rządowi, złożonemu z kadetów. Proszę nie zapominać. Że kiedy Ludwik XVI dnia 10 sierpnia 1792 roku został ze swego pałacu Tuileries wyprowadzony, uwięziony w fortece Luton Pi, w końcu publicznie ścięty, to stało się dlatego, iż miał słabość wziąć sobie misterium girondystów to jest właśnie kadeckie w którym zawczasu jego główni ministrowie Roland i Pasze Przygotowali atak na pałac królewski, którym dowodził powołany przez nich generał armii regularnej Westermann. Co było wówczas niezawodnie tak, żeby się powtórzyło jutro. Lecz rozwiązując obecną dumę, co niezawodnie wywoła mniej lub więcej silną fermentację, niezbędne jest mieć od razu za sobą całą umiarkowaną część opinii publicznej rosyjskiej. Ta zaś obecnie nie dopuszcza nawet myśli o prostym powrocie do starego reżimu. Koniecznem jest, aby miała przekonanie, że po rozwiązaniu pierwszej dumy nastąpi po niej druga, a tego przekonania nie będzie miała, jeśli w nowym gabinecie pozostaną trzej ludzie, którzy w oczach tej opinii publicznej uchodzą za zdecydowanych zwolenników odwołania wszystkich dotychczasowych reform, a szczególnie zasady przedstawicielstwa narodowego. Tymi ludźmi są prezes gabinetu Goremykin, generalny prokurator Świętego Synodu, książę Szyryński, szachmatów i minister dóbr państwa Styszyński. Niemniej niezbędnym jest w moich oczach zachowanie na czele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Piotra arkiediejewicza Stołypina, który dowiódł w Saratowie. Że posiada jednocześnie decyzję charakteru i zimną krew, a tutaj, że jedynym z całego gabinetu, potrafi wzbudzić wśród damskiego motłochu szacunek dla swojej osoby. O dopełnieniu nowego gabinetu członkami wziętymi spośród nielicznej prawicy Dumy, albo spośród członków naszego centrum z wyborów, nie mówię, bo jestem podzielony między nadzieją, że przyniosą mu pewną popularność i obawą, że im zabraknie fachowości. Skończyłem. Tu mamy odnośnik. Właściwie moja wstrzemięźliwość w tym względzie była wywołana tem, że już od paru dni mówiono o możebności gabinetu złożonego z członków Rady Państwa z wyborów i o konieczności udzielania jednej czy dwóch TEK polskiemu kołu, wymieniając wyraźnie Edwarda Wojniłowicza i mnie samego, a nie miałem najmniejszej ochoty wejść do tego gniazda szerszeni. Koniec odnośnika. Izwolski odpowiedział krótkim podziękowaniem za nasze rady i wyniósł się. Nas kolegów Jermołow zatrzymał i wypuszczał co pięć minut po jednemu, aby na ulicy uwagi nie wzbudzić. Było już światło. Mnie odprowadził ostatniego ze słowami. Bądź pan pewny, że pańskie przemówienie mój kuzyn powtórzy dosłownie cesarzowi. Już w powozie nabrałem przekonania, że ciemni dumcy będą lada chwila rozpędzeni, że prawdopodobnie wywiąże się dość gęsta kasza i że moje miejsce jest nie w Petersburgu, lecz w moim wilnie lub w Łazdunach. Tegoż dnia, w nawiasie czwartek, zatelegrafowawszy po konie, wyjechałem do Wilna. Zatrzymałem się w nim od pociągu do pociągu i w piątek wieczorem byłem na wsi. Ledwiem się rozpatrzył, kiedy w niedzielę po południu otrzymałem od kolegi Wacława Jełowieckiego depeszę brzmiącą. Duma rozwiązana, wasza obecność niezbędna, przyjeżdżajcie natychmiast. Wyrachowałem, że koń mi na stację Lidę, 50 kilometrów, już nie zdążę. Lecz kolej od mojej bliższej stacji Raciszki, 12 kilometrów, Choć oficjalnie nieotwarta, już była gotowa. I naczelnik stacji dostawił mnie tak zwaną drezynę do Lidy, gdzie zdążyłem na pociąg osobowy. Przebyłem w Wilnie kilka godzin, aby zabrać zostawiony tam kuferek, i nazajutrz rano byłem w stolicy. Posłałem rzeczy zasłużącym do mieszkania, a sam zajechałem wprost do Jełowieckiego, który mi powiedział, że w tej chwili zasiada w klubie działaczy społecznych Grupa Centrum, która mnie oczekuje. Już z gazet dowiedziałem się, że rozwiązanie Dumy poprzedziła dymisja Goremikina, Styszyńskiego i Szaryńskiego Szachmatowa, że Stołypin jest prezesem Rady Ministrów, zachowując tekę ministra spraw wewnętrznych, więc, że mój Izwolskiemu przedłożony program został zaakceptowany i spełniony co do Joty. Wiedziałem też, że w napadzie prawdziwego obłędu zbiorowego. Dwustu kilkudziesięciu członków Dumy jeszcze w niedzielę pojechało do Wyborga w Finlandii. Tam, małpując zawsze wielką rewolucję francuską i przysięgę w sali Pam, odbyli niby oficjalne posiedzenie i ogłosili proklamację, będącą dosłownym powtórzeniem tej, którą, jak mówiłem, przygotowała Dumska Komisja. Tem te dzieciaki polityczne dały Stołypinowi najbardziej legalny pretekst do pozbawienia ich wszystkich prawa obieralności do Dumy Następnej. W chwili, gdym wchodził do sali obrad w klubie, członek biura, biura w cudzysłowie, Michał Wasylewicz Krasowski, uwiadomił zebranie już dość liczne, że w tym samym klubie w jednym z salonów na parterze obraduje cała prawica rozwiązanej Dumy z hrabią Haydenem, Michałem Strachowiczem i Mikołajem Lwowem na czele nad zrzuceniem w tej chwili bardzo niepopularnej koszulki październikowskiej i założeniem w zamian nowej partii pokojowego odrodzenia w nawiasie Mirnowowo-Abnawlienia. Mówca proponował, żeby tych panów zaprosić do wspólnej narady i w odpowiedzi na buntowniczą proklamację wyborskich protestaforów wypracować z nimi i ogłosić drugą, zachowawczo-liberalną. Wszyscy na propozycję sekretarza państwowego i kawalera orderu św. Aleksandra Newskiego-Jermołowa oraz stalmajstra księcia Trubeckiego bez słowa protestu na to się zgodzili i już Krasowski dochodził do drzwi, aby tę paczkę dumców sprowadzić, kiedym zorientowawszy się, że idzie o akt także w wyższym stopniu niebezpieczny, Ryknąłem całą siłą schorowanych płuc. Michaile Wasiliewiczu, stój nazad do nas! To tak nie można. W kilku dobitnych słowach przypomniałem moim chwilowo z toru legalności wykolejonym kolegom, że wobec naszej konstytucji panowie z dumy, pozbawienie swoich mandatów na mocy najprawidłowszego w świecie aktu monarszego. Nie są niczym innym, jak lada jacy przechodnie z ulicy. My zaś zachowaliśmy charakter prawodawców. Stanowimy jeden z trzech filarów, na których się państwo opiera i musimy nawet być przygotowani do tego, że w razie rozszerzenia się zamętu w nawiasie, a już się był zaczął, w krąsztadzie odejście i innych punktach monarcha może się zwrócić do nas. Jedynego, niezależnego ciała prawodawczego, jako do deski ratunkowej. I dlatego musimy uniknąć wszelkiego cienia nielegalności lub pospiesznej improwizacji. W trochę pompatycznym, lecz efektownym zakończeniu dodałem: Pamiętajcie, szanowni koledzy, że my w tej chwili musimy stać na stronie porządku materialnego. Lecz to może się prędko zmienić, kiedy obecne próby zamętu zostaną, jak się spodziewam, stłumione, to siłą nieuniknionej, zawsze w historii powtarzającej się reakcji, będziemy mieli do wytrzymania odwrotny nacisk, mianowicie na te prawa i swobody, które zawdzięczamy manifestowi 17 października. Aby móc stanąć w ich obronie i mieć nadzieję, że nas usłuchają, Trzeba, żebyśmy wówczas mogli z podniesioną do góry głową rzec: Słuchajcie naszych rad, bo myśmy w chwili trwogi i zwątpienia dowiedli, że jesteśmy rozwagą, praworządnością i zimną krwią. Nikt głosu nie podjął. Wszyscy obecni zamieniali spojrzenia i propozycja Krasowskiego upadła jak kamień w wodę. Zaczęto już spokojnie radzić nad sytuacją. Ktoś bardzo mądrze rzucił myśl, że trzeba byłoby sprawdzić, czy sam rząd ma ustalony program i mianowicie jaki, i w tym celu zebranie wydelegowało swojego prezesa. Księcia Trubeckiego i mnie dostały pina, aby go w imieniu Centrum Rady Państwa wybadać. Zgłodniały jak wilk, wyczerpany długą podróżą, coś po drodze zjadł, wszy powróciłem do domu, położyłem się spać, a pod wieczór Tróbeckoj uwiadomił mnie, że stołupin nas oczekuje na zajutrz o 11 rano i że po mnie zajedzie. Jak się można domyślić, nowemu premierowi, któremu się udało dzięki nader zręcznemu wykonaniu opłynąć niebezpieczny przylądek rozpędzenia pierwszej dumy, przynajmniej w stolicy, w nawiasie, bo na prowincji taniec wówczas dopiero się zaczynał, już przybyło kilka centymetrów wzrostu i zewnętrznej uroczystości. Oczywiście rad naszemu interwiew zaczął bardzo szybko rozwodzić się o swoim programie, który w końcu redukował się do starej formuły oklepanej już od pierwszych czasów panowania Aleksandra II, uspokojenie, potem reformy. Nie mogłem się powstrzymać od zaproponowania mu drugiej, a mianowicie uspokojenia przez reformy, co naturalnie otworzyło drzwi do nowej dyskusji. Trwała już półtorej godziny, gdy trubecki zerwał się, przypomniawszy sobie, że na godzinę pierwszą zaprosił do siebie na śniadanie półtuzina gości. Stołypin mieszkał wówczas na wyspie tak aptekarskiej w bardzo skromnej drewnianej willi, której okna i drzwi wychodziły bezpośrednio na pustą nadbrzeżną tak zwaną Małej Newy. Oczywiście minister życzył sobie jeszcze ze mną pomówić sam na sam, bo zaproponował, żeby trubecki odjechał, i po mnie odesłał tę samą czy drugą dorożkę. Rzeczywiście, wnet po wyjściu Trubeckiego, wziąwszy ode mnie obietnicę dyskrecji, którą łamię dopiero teraz, w piętnaście lat po jego śmierci, zapytał mnie, co myślę o zmianie drogą ukazu Carskiego, to jest właściwie zamachu stanu, w nawiasie, na który zdecydował się dopiero w rok później ordynacji wyborczej. Odpowiedziałem bez najmniejszego wahania, że obecna jest tak niedorzeczną i z taką pewnością, pomimo wszelkiej presji administracyjnej będzie zawsze dawała izby niezdolne do owocnej pracy, że na jego miejscu przystąpiłbym do tego nieuniknionego zamachu stanu w najbliższym czasie. Albowiem wydanie takiego ukazu zaraz miałoby ten duży awantaż, że od razu by rozwiało dość uporczywie krążące słuchy. Że już wcale żadnej dumy nie będzie. I nawet ofiarowałem się, gdyby sobie życzył, w ciągu jednego tygodnia przedstawić mu odpowiedni, poufny projekt. Lecz minister odpowiedział mi, że przyjąwszy misję uformowania gabinetu na podstawie ścisłej wiernej manifestowi 17 października 1905 roku i znając usposobienie najjaśniejszego pana, który raz zachwiany w obecnym kierunku może się dać zachwiać i w odwrotnym, uważa, że chwila obecna jest niestosowna i że woli zostawić sobie czas do namysłu. Tymczasem przyjechała dorożka księcia i stołypin uprzejmie odprowadził mnie aż do sieni. Rzuciłem okiem na długą poczekalnię przed jego nieobszernym gabinetem, którego jedyne okno dawało widok na duży ogród. Podczas gdy okna poczekalni i izby poprzedzającej kancelarię wychodziły na nadbrzeżną i były na wskroś otwarte. Na chwilkę zatrzymując się rzekłem, Pietrze Arkadiewiczu, my się już znamy nie od dzisiaj, więc pozwól pan mnie zrobić sobie jedną uwagę. Dotychczas nieraz pana spotykałem na ulicy w otwartym powozie i oczywiście bez żadnej ochrony. Ale dzierżąc tylko jedną tekę ministerialną, nie pan za ogół polityki państwowej odpowiadałeś, lecz Iwan Loginowicz w nawiasie Goremykin. Dziś prawdopodobnie będziesz pan zmuszony wziąć się do środków energicznych, za które odpowiedzialność padnie całkowicie na pana. Na pańskim miejscu jednego dnia bym nie przemieszkał w tej odosobnionej willi, bo wszak przez te okna przejeżdżający zbrodniarz mógłby wrzucić bombę, rozsadzić cały ten budynek i uciec, nimby ktokolwiek go zatrzymał. Na to on odrzekł. Wiem to dobrze i dlatego bardzo mi się nie chciało objąć sukcesji po geromykinie, ale jestem stary gwardiak. Kiedy najjaśniejszy pan mnie ten posterunek powierzył, domyśliłem się, że to jest właściwie posterunek wojenny. Więc in icza allah, po arabsku, w nawiasie mamy napisane, wola boska. Następnego miesiąca już moje obawy się sprawdziły. Dodam, że jeśli tak stanowczo się wypowiedziałem za rychłą zmianą ordynacji wyborczej, to szczególnie dlatego... Że wiedziałem, iż w chwili obecnej taka zmiana może naszemu polskiemu przedstawicielstwu daleko prędzej coś pomóc niż zaszkodzić. Rzeczywiście, całe postępowanie koła polskiego w tej pierwszej Dumie zrobiło na umiarkowanych Rosjanach, a jeszcze bardziej na cesarzu Mikołaju osobiście bardzo dodatnie wrażenie. Sam słyszałem z ust jednego kolegi z wyborów: To trochę dla nas nieprzyjemne, że z 65 członków tej Dumy Którzy głowy nie stracili, jest całych pięćdziesięciu dwóch Polaków. A gdy Józef Potocki, szambelan cesarski, który do pierwszej dumy należał, żegnał się z najjaśniejszym panem, ten mu powiedział: Powiedz pan swoim kolegom, że mojej uwagi nie uszło, że żaden z nich do Wyborga nie pojechał. A gdy Potocki, może niezręcznie dodał, że niestety Lednicki i Pietrażycki pojechali, cesarz, lepiej poinformowany niż można było się spodziewać, dodał: Oni do Koła Polskiego przecież nie należą. Jeden jest moskiewskim, a drugi petersburskim kadetem. Koniec rozdziału. Następny rozdział ma podtytuł między pierwszą i drugą dumą.